1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to również dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Teodora Romży, biskupa. Teodor urodził się 14 kwietnia 1911 roku w Boczkowie Wielkim na Zakarpaciu jako 9. dziecko Pawła i Marii. W domu mówiono po węgiersku i rusińsku. Jego ojciec był kolejarzem. Rodzice byli ubodzy, ale pobożni i szanowani we wsi. Po ukończeniu gimnazjum w mieście Chust na Zakarpaciu w 1930 roku wstąpił do seminarium duchownego w Uszhorodzie, mimo iż sugerowano mu karierę inżyniera lub wojskowego. Tam odkryto jego nieprzeciętne zdolności i wysłano na studia do Rzymu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 grudnia 1936 roku w rycie bizantyjskim. Na obrazku prymicyjnym napisał: „Panie, jestem Twoim sługą, synem Twojej służebnicy”. W lipcu 1937 roku wrócił na Zakarpacie, by pracować wśród ubogich katolików, wcześniej jednak musiał odbyć przymusową służbę wojskową. Pracę duszpasterską w parafii Berezowo i Niżyny Bystry rozpoczął w marcu 1938 roku. Rozległe tereny górskich parafii pokonywał rowerem. W liście do przyjaciela napisał: „Żyję tu bardzo ubogo, ale jestem szczęśliwy”. W sierpniu 1939 roku biskup powierzył mu w seminarium w Uszhordzie prowadzenie wykładów z filozofii i posługę kierownika duchowego kleryków. 24 września 1944 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego diecezji w Mukaczewie. Jako motto wybrał słowa: „Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, ostojo moja i twierdzo, mój Wybawicielu”. Miesiąc później tereny Zakarpacia zajęła Armia Czerwona. Nowo mianowany 33-letni biskup postępował ostrożnie, ale nie zamierzał współpracować z komunistami. Tym, którzy mu to radzili, mówił: „Czy ktoś poniesie szkodę, jeśli mnie zabiją, umrzeć dla Chrystusa znaczy żyć wiecznie”. W kazaniach wygłoszonych w wielu miejscach umacniał wiernych: „Jeśli musimy cierpieć za wiarę, radujmy się, bo w ten sposób przygotujemy się do męczeństwa”. Ponieważ spodziewał się represji, wyświęcił dwóch biskupów. Gdy go zapytano, czy się boi, odpowiedział: „Pan Jezus powiedział, że zawsze będzie z nami, więc czego mam się bać?” Odwiedzał parafię, by umacniać wiernych. Tłumaczył, że nawet gdyby nie mogli chodzić do kościoła, to każdy z nich jest świątynią Bożą, i prosił, by nie przestawali się modlić w domach, by strzegli swojej wiary. 26 października 1947 roku biskup Teodor poświęcił nowy kościół we wsi Ławka. Następnego dnia w towarzystwie kilku duchownych wracał do domu dorożką. Została ona staranowana przez samochód wiozący funkcjonariuszy NKWD. Wszyscy zostali dotkliwie pobici. Biskup miał rany głowy i nóg. Od napastników uwolnili ich ludzie, którzy zbiegli się na miejsce wypadku. W Mukaczewie po poważnej operacji powoli wracał do zdrowia. Ksiądz Piotr Waszka zaświadczył, że biskup wyspowiadał się, przyjął komunię świętą i powiedział, że dla niego wielkim zaszczytem i znakiem miłosierdzia Bożego jest cierpienie i możliwość przelania krwi za Pana, za wiarę i za Kościół katolicki. Siostry bazylianki, które się nim opiekowały dzień i noc, późnym wieczorem 31 października 1947 roku zmuszono do opuszczenia sali, w której leżał biskup. Miała je zastąpić nikomu nieznana pielęgniarka. Wkrótce potem biskup Teodor umarł, bardzo cierpiąc. Do końca powtarzał: „Jezu, Jezu”. Zmarł po północy 1 listopada. W wyniku badań ustalono, że owa pielęgniarka otruła go zastrzykiem z kurary. Zamach na jego życie został zlecony przez Nikitę Chruszczowa. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy błogosławionego Teodora, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam